podziękowania, bo co możemy im oddać, co możemy im dać? Tylko tyle. Dziękuję za waszą wytrwałość, za wysłuchaliście tych ogłoszeń, ogłoszeń było za dużo, tych komunikatów. Dziękuję z całego serca i mam nadzieję, że za rok. I przede wszystkim jeszcze życzę, drodzy państwo, wam, drodzy widzowie, bo to dzięki wam Hospicjum otrzymuje ogromny zastrzyk finansowy w kwocie 25 tysięcy złotych, bo to wy kupujecie bilety, wy kupujecie cegiełki. To dzięki wam po 5 minutach brakło już cegiełek i niestety no, nie wszyscy zdołali je kupić. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie w imieniu Hospicjum i pacjentów Hospicjum. Dziękujemy. Przede wszystkim najgorętsze podziękowania. Mają być. Nie było w scenariuszu. Nie ma scenariuszu, trudno. Wszystko było, tego nie ma. Najgorętsze podziękowania dla pani Uli, dla pani Kasi i dla pani Izy za... za ogromną cierpliwość, za ogromne serce i za ogromne poświęcenia, bo gdyby nie panie, no to byśmy tu dzisiaj nie byli, ani my na tej scenie, ani państwo na widowni. Dlatego dziękujemy i nie chcę słyszeć za rok, że nie będzie koncertu. Wiecie, pociąg osobowy ze stacji Cieszyn główny do stacji Miłość Główna. Wiara! Zamknięty!